Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj dam Wam za darmo sposób, pokażę Wam, jak zainstalować, jak używać wszystko za darmo. 154 różnego rodzaju style obrazu, czyli takie gotowe jakby presety, takie gotowe przyprawy, nazwijmy to, które możecie zainstalować w Waszych Canonach, czy to DSLR, czy to lustrzanki, czy to nie lustrzanki, nie ma znaczenia. Wszystko Wam pokażę, jak zainstalować te różnego rodzaju presety, czyli te różnego rodzaju style obrazu na Waszych komputerach i potem jak to przenieść na Wasze Canony. Wielu z Was słyszało o bardzo sławnych stylach obrazu, z których słynie na przykład Fujifilm, a nie wiem, ma chyba z 30 czy 40 różnych stylów obrazów, które już są wbudowane w system każdego aparatu fotograficznego Fujifilm. Canon ma i każdy inny aparat, producent też ma swoje style obrazu, tylko że są to bardzo standardowe. Canon ma auto, standard, neutral, portret, krajobraz i trzy na tym malutkim moim Canonie, który używam do filmowania, tam są trzy opcje, gdzie użytkownik może zainstalować swój wybrany styl obrazu, może go zrobić sam, albo może go właśnie zainstalować z zewnątrz, jak gdyby. I pokażę Wam, jak to zainstalować, skąd to pobrać, wszystko jest za darmo i bez względu jakiego Canona macie, będziecie mogli sobie to do koloru, do wyboru, w zależności od tego, jaki styl Wam najbardziej odpowiada, będziecie mogli sobie to używać. Także zapraszam serdecznie, przechodzimy w tej chwili do instruktażu i... Ok, czyli najpierw pobieramy EOS Utility, tutaj pod nagraniem na wideo tutaj macie link do tego, gdzie pobrać te EOS Utility. Wchodzimy na stronę polską, Canon Polska, klikamy na pobierz. Po kliknięciu tego przycisku pobierz pokaże nam się opcja, zaraz zobaczycie, pokaże nam się opcja... jaki produkt używacie. Klikniecie sobie, wybierzecie sobie swój aparat fotograficzny i w zależności od tego, jaki macie, ja do nagrywania tych wideo używam M3, więc sobie wybrałam. Tutaj nie ma najnowszego systemu operacyjnego, ja jestem na Macu, ale mniejsza z tym, najwyższy podany, kliknęłam i pobieram w tej chwili EOS Utility dla mojego rodzaju, dla mojego aparatu, dla mojego Canona. Pobrało mi się, ok? Po pobraniu zamykamy okienko pobierania i przechodzimy do instalacji. Mamy tutaj w pobranych, zaraz Wam pokażę, gdzie mi się to pobrało. OK, tutaj download i mamy w tym momencie ten pobrany plik. Otwieramy go, klik, klik. Pamiętajcie, że ja jestem na Macu, ci, którzy mają Windowsa, będzie to bardzo podobne, postępujcie zgodnie z tym, co pokazywane jest na ekranie po pobraniu tego pliku. Otwieramy go. Otwierają nam się pliki, wybieramy kraj. Tutaj nie ma Polski i dlatego, że nie ma Polski, klikamy to, co jest na dole, czyli Other Country Region, czyli klikamy to. I w tym momencie robimy Next, klikamy Next, dalej. I zacznie nam się instalować. Pokazaliśmy cztery różnego rodzaju elementy. Wszystkie cztery instalujemy. Musimy zaakceptować oczywiście. Musimy zaakceptować zgodę na licencję. Mój system wymaga podania hasła ode mnie, żeby cokolwiek zainstalować na moim komputerze, więc podałam to hasło. I w tym momencie mam już zainstalowany ten EOS Utility. I teraz zamykamy tą stronę i przechodzimy do następnego produktu, który pobierzecie sobie i link do tej strony też zostawiam pod nagraniem. Na tej stronie pobierzecie sobie dokładnie 154 różnego rodzaju stylów obrazu do zainstalowania na Waszym, do użytkowania na waszych Canonach. I teraz tu dokładnie ten link pokażę Wam dokładnie, macie tam pod tym moim nagraniem i klikacie na ten link i pobiera Wam się cały zestaw pobiera Wam się na
Pobiera Wam się do Waszego folderu pobrane. Mamy je w jednym miejscu, mamy je wszystkie pobrane. I uwaga, otwieramy EOS Utility, ale musimy zamknąć wszystkie inne aplikacje, które otwierają nam, czy mają dostęp do EOS Utility. Czyli zamykamy wszystkie inne i wtedy nam EOS Utility się otwiera. Po otwarciu wchodzimy w coś, co się nazywa Register Picture Style. Czyli jeszcze raz, EOS Utility otwarte, kamera settings, możemy sobie tutaj w kamera settings, możemy sobie również zmienić na przykład dane lub zapisać dane, zaraz Wam pokażę, dane właściciela zdjęć. One nie będą pokazywały się na zdjęciach, one będą pokazywały się w zapisie informatycznym, w programach edycyjnych, tak zwanym EXIF. Tam będą Wasze dane. I teraz wchodzimy w Register Picture Style File. Mamy w Canonie 3 dowolnie do uzupełnienia przez użytkownika. 3 do wyboru. Ja mówię o Canonie, tutaj mówię o Canonie EOS 3, M3. I teraz tak, wchodzimy w pierwszy wybrany przez użytkownika. Klikamy tutaj. Mamy do wyboru 3 różnego rodzaju, jak gdyby otwarte szuflady w ustawieniach Canona. I teraz tak. Mamy ten nasz folder, gdzie sobie pobraliśmy te wszystkie nasze presety, te wszystkie nasze style obrazów i teraz klikamy na pierwszego użytkownika, otwieramy sobie nasz folder i wybieramy dowolny styl obrazu, który chcemy sobie zainstalować pod hasłem użytkownik, zestaw czy styl obrazu użytkownika numer 1. Jakikolwiek sobie wybierzecie, a będziecie mieli dużo zabawy, bo jest tego prawie 160. Załóżmy, ja kliknęłam Cinema 1L. I wtedy, i jeszcze raz, czyli wchodzimy jeszcze raz. User Define, otwieramy sobie ten plik, ten folder i sobie klikamy wybrany przez nas styl. I klikamy Otwórz, tak? I on nam w tym momencie, żeby nam się zapisał, musimy kliknąć OK. I mamy go zapisanego na naszym Canonie. Klikamy w drugi zestaw. Tutaj mnie się mój komputer pyta, czy pozwolę, więc pozwoliłam. I teraz kliknęliśmy w drugi wybór użytkownika, czyli jak gdyby styl obrazu użytkownika. I znowuż wybieracie dowolny, jaki sobie chcecie styl obrazu. Niech to będzie w tym przypadku Fuji Velvia. I mam go tutaj, Fuji Velvia, mam w drugim wybranym. I teraz zaklikałam OK i został mi trzeci wybór, tak? Znowuż otwieram i znowuż sobie wybiorę któryś, który będzie mi odpowiadał lub który będę chciała spróbować po prostu, jak on wygląda na zdjęciach czy na wideo. Niech to będzie na przykład obojętnie, który... O, portret, miękki portret. OK. I też znowuż zatwierdzam, po wybraniu zatwierdzam OK. I w ten sposób mam 3 wybrane style obrazu przez siebie. Załadowałam je z komputera na Canona. Zamykamy EOS Utility, wychodzimy. Teraz jesteśmy z kolei z powrotem w użytkowaniu w menu. I teraz wchodzimy z powrotem do menu, wchodzimy z powrotem w styl obrazu i klikamy OK i teraz mamy możliwość wybrania sobie, jaki sobie chcemy, tak? Mamy do wyboru trzy, ja pamiętacie, wybrałam Cinema, Velvia i Softporty. Tutaj mamy te oryginalne, jak gdyby wbudowane przez Canona, więc zrobię sobie 3 zdjęcia, żeby Wam pokazać. Czyli wybrałam sobie styl użytkownika 1, styl obrazu numer 1 i teraz sobie robię sobie tym, przepraszam, trochę się ruszał mi tutaj tripod. I OK, wchodzimy teraz w styl, potwierdzam, jeszcze raz Wam pokażę, potwierdzamy. Pokażę Wam również, jak, za chwilę Wam pokażę, jak możemy udoskonalić dany styl. Po wejściu w styl klikamy w info, które się wyświetla przy każdym z stylu. Jak klikniecie sobie na przykład Cinema, tutaj zobaczycie u góry, zaraz będzie Wam pokazane Wam OK. Wchodzimy w style
I w tym macie tutaj takie info i takie przesuwaczki. I jak klikniecie w ten info po wejściu w styl wybrany, to pokażą Wam się opcje jak gdyby do doprawienia lub zmiany ustawień. Przy każdym tym stylu użytkownika jest ta opcja info, którą możecie sobie kliknąć. Jeszcze raz tu klikamy, myk. I w tym momencie otwiera nam się z boku panel jak gdyby edycyjny, gdzie możemy albo zwiększyć ostrość, czy to tonację, czy kontrast. I jest to przy każdym, nawet przy tych w regularnych, też możecie to w ten sposób zrobić. Ok, przechodzimy sobie w tej chwili do próby zrobienia zdjęć. Zobaczymy, jak nam się to będzie wyglądało na już w konkretnym użytkowaniu. Ok. Otwieram aparat, wybrałam sobie użytkownika 1, Cinema 1, klikam zdjęcie, pstryk. OK. OK. Teraz sobie wejdę znowu w menu, wybiorę sobie inny styl obrazu, wejdę sobie w ten drugi przeze mnie wybrany, czyli Velvet 100, znowu zrobię zdjęcie, pstryk. OK. Następny do wypróbowania. Ten przeze mnie załadowany, zainstalowany myk i robię zdjęcie. Pamiętajcie, że jak one Wam się nie będą podobały, to taka sama metoda, wchodzicie w EOS Utility, otwieracie register i usuwacie zainstalowane przez Was, po prostu klikacie delete i jak wejdziecie w te style użytkownika, możecie je swobodnie usunąć i zainstalować nowe. Proste, naprawdę bardzo proste, nie ma się czego bać, bo jakikolwiek ze styli zainstalowany będziecie sobie mogli potem z powrotem odinstalować i zainstalować inne. I macie naprawdę dużo, dużo zabawy, bo jest tego kupa do wyboru, do sprawdzenia, do koloru, który Wam się najbardziej podoba. Pokazuję, próbuję tu Wam pokazać również, jak gdyby różnice, no jest wyraźna różnica. Nie jest to taka rzucająca się w oczy, jest to bardzo subtelne, wszystkie te style są subtelne bardzo. Natomiast zdecydowanie można zauważyć różnice w tonacji, w kolorystyce. I naprawdę jest tego mnóstwo do wyboru, do koloru. Pamiętajcie, każdy zainstalowany może zostać odinstalowany po wejściu w EOS Utility. Wchodzicie w użytkownika, czyli w ten rejestr i po prostu usuwacie. Klikacie na ten, który zainstalowaliście, klikacie kosz na śmieci i usuwacie. I w ten sposób się pozbywacie zainstalowanych i sobie instalujecie kolejne nowe do wypróbowania, do sprawdzenia, do porównania. Ok, to by było na tyle. Ważną rzeczą jest, żebyście pamiętali, że style obrazu są, musicie mieć aparat ustawiony na funkcji robienia zdjęć w JPEG-ach. Oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć zabezpieczenie i robić to w RAW-ach, czyli to zawsze sobie ustawcie na RAW i JPEG-i razem, jeżeli Wasz aparat ma taką możliwość. Natomiast te style obrazu, zapraszam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli mój film, moje nagranie, jaka jest różnica pomiędzy RAW i jaka jest różnica pomiędzy JPEG-ami. Bez względu na to, kto co woli, pokazałam tam, w tamtym nagraniu, jaka jest różnica. Więc do tego rodzaju styli obrazów, pamiętacie, to są jak gdyby gotowy zestaw przypraw, który aparat po zainstalowaniu takiego stylu obrazu nakłada od razu na zdjęcie i to zdjęcie, jak jest przekładane później z karty na komputer, ono już jest gotowe, ono już jest obrobione. Oczywiście można się pobawić jeszcze w jakąś tam edycję, czyli doprawić przy korzystaniu, jeżeli ktoś korzysta z jakiegoś edycyjnego programu, czy to Lightroom, czy jakiegokolwiek innego. Natomiast te style obrazu, one już jak gdyby nakładają na tą surową wersję, która powstaje na matrycy, nakładają z racji świadomego wyboru użytkownika, w momencie, kiedy ustawicie sobie, że ten styl obrazu będę robiła zdjęcia, w tym stylu obrazu będę robiła nagranie, to aparat Wam zrobi, zapisze to i to takie już z tą konkretną, z tym konkret, w tym konkretnym stylu obrazu schodzi z karty na komputer. Na pewno dużo zabawy, bo jest tego grom, natomiast prawie 160 stylów obrazów. Canon ma ten malutki mój, nie pamiętam jak mają inne kanony, czy mają więcej możliwości użytkownika stylu obrazu, ale te trzy będzie dużo zabawy, bo na zasadzie próby błędów trzeba będzie sobie zainstalować, przełożyć, zrobić kilka zdjęć, zobaczyć, czy Wam się to podoba.
Jak nie, to spróbować inne. Także naprawdę zabawy na kilka miesięcy macie, wszystko za darmo. Cieszę się bardzo, że mogłam się z Wami podzielić tym zestawem i życzę Wam ogromnej ilości fanu zabawy i rozpoznawania swoich preferencji estetycznych w zależności od wybranego stylu obrazu. Dziękuję za czas spędzony ze mną. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.